Twierdza Srebrna Góra to miejsce, które przyciąga turystów z wielu powodów. Historia, architektura, piękny krajobraz, można by długo wymieniać. Po prostu poznajmy historię tego miejsca. Twierdza typowo pruska, rok 1740, król Prus Fryderyk II atakuje swoich sąsiadów, byli to Austriacy, odbiera im Śląsk, ale dopiero po 20 latach mógł powiedzieć, że Śląsk naprawdę należy do Prusaków. I ta twierdza już właściwie jest wybudowana po tych wszystkich wojnach śląskich i stanęła tutaj dlatego, że 100 metrów poniżej nas jest droga z Nowej Rudy do Srebrnej Góry. I tą drogą przechodziły całe duże austriackie oddziały. Właściwie Prusacy nie potrafili sobie na nich znaleźć sposobu, więc Fryderyk II po zakończeniu tych wszystkich wojen postanawia umocnić wzgórze, na którym jesteśmy, Góra Warowna. 1763 rok to są pomiary prowadzone przez 2 lata. Po 2 latach rozpoczyna się budowa. 4000 osób niemalże dzień w dzień, bez żadnych związków zawodowych, wolnych sobót i tego typu udogodnień, tą twierdzę buduje. W promieniu 50 km od Srebrnej Góry sołtysi mieli obowiązek wyznaczania ludzi do pracy. Była to praca odpłatna, także ci ludzie dostawali pieniądze za swoją pracę, ale 12 dni w roku mężczyzna niższego stanu musiał swoim zaprzęgiem wozić materiały budowlane z miejsca ich wydobycia czy wyprodukowania na budowę. Także po 12 latach naprawdę niewyobrażalnie ciężkiej pracy twierdza stanęła, mogła się bronić, mogła pomieścić ponad 3000 żołnierzy, 264 działa, 6,5 tysiąca karabinów. Bronić tutaj można było się nawet podobno przez okres około 9 miesięcy, a to oznaczało, że twierdza prawdopodobnie mogła być niemożliwa do zdobycia, ponieważ jeden raz w tym czasie będzie leżał tutaj śnieg. Co budzi szczególne uznanie turystów w twierdzy Srebrna Góra? Pejzaże przede wszystkim, czyli korona dążona. To jest rewelacja. Nawet we mgle czuć tą przestrzeń, która tą twierdzę otacza. Druga rzecz, przede wszystkim studnia. Jest to prawdziwa studnia wykuta w skale, głęboka na ponad 60 metrów. Jest w niej woda, z której korzystamy do dzisiejszego dnia. Więc jest to coś ciekawego. Następną rzeczą są armaty. Armaty 12-funtowe, duże, armata forteczna, którą zobaczymy, armata polowa, którą tam prawdopodobnie filmowaliście z góry. Także to jest taki atut i przewodnicy. O czym sami się przekonaliśmy, z przewodnikiem można odkrywać twierdzę świadomie. Kryje ona wiele tajemnic, jak wyglądały jej losy po II wojnie światowej. Ziemia Kłodzka była takim dzikim zachodem. Tutaj właściwie nie dbano o te zabytki, właściwie kto chciał, mógł sobie tutaj przyjść, wziąć co chciał, także ta twierdza zubożała bardzo mocno. Pierwszymi ludźmi, którzy tak naprawdę się zainteresowali na poważnie twierdzą, to byli harcerze, ale są to już lata 60. Był nawet wypadek w studni, gdzie chłopak wpadł, na szczęście go uratowano, bo jego koledzy nie stracili przytomności umysłu. Harcerze stacjonowali tutaj właściwie przez kilkadziesiąt lat. Później oczywiście zaczęto się interesować pod względem tego, że jest to bryła, ogromna bryła, więc coś trzeba z tym zrobić. Był prywatny dzierżawca w latach 90. Fort Ostróg to była dzierżawa szkół górniczych z Górnego Śląska. No a później w 2004 roku prezydent Kwaśniewski podpisał taki dokument, który mówił o tym, że twierdza staje się pomnikiem historii. Właściwie zaczęły przypływać pieniądze i to było takie ruszenie z kopyta, żeby może to był nawet ostatni moment, żeby ratować to, co tutaj jest. Twierdza Srebrna Góra czaruje turystów z Czech, Niemiec czy Holandii. To z pewnością jedno z miejsc, z których możemy być dumni i jesteśmy. Dariusz Nowakowski, Wrocławskie Fakty.